Siema mordeczki kochane, witam was kolejny raz, jestem na swoich błotkach. Podejmę tutaj nierówną walkę. Dziwny klimat, nie wiem czy nie będzie padał deszcz, ale mam parasol. Zobaczymy. Super, super wysoka woda, naprawdę jest wysoka woda. Nie spodziewałem się aż tak wysokiej wody, ale to jest dobrze, bo mam sieć, złowię też żywca, jeżeli mi się uda. Tutaj jest taki fajny mur, zrobimy akcję przy murze. A jak chcecie zobaczyć jaką akcję, to zapraszam na urywek filmu z wczoraj. A no nic, oglądnijcie i wrócę do was później. Nadjeżdżam. Siedzi. Ale pyknął ludziska, co? Spoko. Co my tu mamy? Mały trawek mi znowu. Dobra, zmierzmy go. Też pewnie nie ma. Lay down, goddammit. Majster. Mierzę cię i wypuszczam. Dokładnie. Fajdin. Goodbye. Syfu jakiegoś nawaliło. Wędeczka jaką używam, Assault Stick od 2 do 6 anców i tak jak mówiłem, fluorocarbon mam na 40 funtów, jakiś metr i circle hook hack, tak on wygląda, są żywcowe haki, nie ma lepszych haków. Dobra, czas na żywca. Tutaj mamy żywca, zostały mi 2 sztuki, ale to wystarczy. Biorę, mam takiego dużego żywca, fajnego, takiego tłustego. Wow, no tak, oczywiście. Dobra. I o, deszcz zaczął padać, ale jaja. Zabijam go tutaj nad tą tylną. Łatwo. O tak. Ale jaja, deszcz zaczął padać z takiej chmurki. Ta Floryda jest normalnie niesamowita. Ale dobra, założę tą kamerę na głowę i wypuścimy tego żywca. Dobra, kamera już na głowie. Nie wiem, może tak będzie lepiej. Okej. Dobra, ja tu mam żywca mojego i normalnie go posyłam o tak tutaj przy murze i daję mu sobie popływać. O, i on sobie teraz tutaj będzie szalał przy tym murku, przy samiutkim murku. O, jak ucieka bestia do tyłu. Siedzi. O, shit, ale pięknie wziął, za wcześnie. Pyk go tam. O, o. I siedzi. Patrzcie. Yeah.
Ale przygrzał. Jack Gravel pewnie. Na freelinera. Sam hak, sam żywiec. Przy tym murze to jest normalnie masakra. Ale mnie targa. Patrzcie. Piękny Jack Gravel. O Jezu, personal best. Ale są silne. To jest moja najtwardsza wędka, jaką mam. Bestie na nim. Jest tam, patrzcie. Ale byk. Ale jaki jest silny. Wow, no chodź tu, wyciągnę go już. Jeszcze nie. Ale talerz. O. Wow. Dobra, ale byk. O ja pierdykam. Personal best Jack Gravel. Wow. Pięknie uderzył. Dobra, porządeczek zróbmy. Ludziska, ale ryjek mi się cieszy. Dobra, spokój, spokój, rybo. Zaraz cię odhaczę. Chodź tutaj. Wow. Piękny. Piękny Jack. Wow. Ale potwór. O, zapalniczka moja. Proszę. Wow. Gdzie masz ten hak? Dobra, kombinerki mi są potrzebne. Dobra, zaraz wracam ludziska. Odhaczę go. I zobaczymy. Dobra, ludziska. Jestem z powrotem, ryba odhaczona, nie było tak źle. Na takim haku żywiec, nie ma w ogóle żadnego obciążenia. Twarda wędziana. I taka rybka fajna wpadła. Już ją pokazuję. Dobra, dobra, spokój. Jack Gravel. Piękna rybka. Spoko. Zaraz jeszcze go zmierzę. Bo to jest największy, jakiego udało mi się złowić. Pięknie. To the fork. 18 inch. No to nieźle. 18 inch. Fajna ryba. Ludziska. Zaczynamy. Myk jest taki, że strasznie wiatr wieje. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Schowałem się za tą wyspą. I zaczynam. Miałem już w którymś rzucie rybę. Spięła się właśnie w tej chwili. Włączyłem kamerę. Myk jest taki, że ja ją włączę, uruchomię. Będzie się nagrywać. A jak będzie ryba, no to po prostu będę puszczał jakąś muzyczkę, bo wiatr będzie pewnie urywał nam głowę. Dobra, do pierwszej. Pierdykła. Pierdykła rybka, aż miętko. Fajnie, fajnie walczy. Coś fajnego. Wow, ale jest wiatrzysko. Podbieraczek. Co my tu mamy? Wow, wow, co to jest? Redfish. Tak. Dobra. Nice.
Redfishek wpadł, spoko. Niezła jazda. Dobra, odhaczmy bestię. Właściwie to się sama odhaczyła. Zróbmy sobie tu porządeczek. Jaskółeczka i mały redfishek. Mierzymy go. A może go zmierzymy. Gdzie jest to moje mordeczko? Malutki jest pewnie. Niewymiarowy. Tak. 16,5 incza. Brakuje mu 1,5 incza do wymiaru. No nic. Taki skubańczyk. Ładny, jakie ma fajne kropeczki. Tutaj cyk. Ładna rybka. Wracaj. Wracaj, skąd przybyłaś. Super. Myślałem, że się nic nie wydarzy. Patrzcie, co się tutaj dzieje. Schowałem się za tą wyspą. To jest jedyne miejsce, w którym nie ma wiatru normalnie. Ja nie wiem, jak ja dopłynę tym moim pontonkiem do mariny. Później. No nic. Działam. Na razie tylko ten redfish. Miałem jeszcze wcześniej jedno branie na tą samą gumkę. Ale niestety się spięła. Walczę dalej. Fajnie. Przynajmniej fajnie, że ten jeden redfish wpadł, także nie jest na zero. Dobra, lecę dalej. Oh my god, ludzie. Ale lipa. Jaki lipny dzień normalnie. Niedziela dzisiaj jest. Takie w ogóle rozbujana woda jest tak straszeczna, że jestem właściwie zamknięty tutaj na tej wyspie. Za tą wyspą się schowałem. Ale najgorsze jest to, że ja stąd nie mogę nawet wypłynąć przy takich falach. No także lipa z rybami. Nie wiem, jak przepłynę przez te fale, bo nigdy przez takie wysokie fale nie płynąłem. Ale będę musiał zaryzykować, bo normalnie jest tak kiepsko. Tak kiepsko z rybami, że mnie nie idzie ogarnąć. Jeszcze tutaj jest spokojnie, ale już tam jest masakra. No z rybami całkiem lipa. Po tym redfishu normalnie nawet jednego dziobnięcia nie było. Siedzę, rzucam. W ogóle przyniosłem się stamtąd. Tutaj, ale tutaj jest też masakra, takie fale. No nic, będę musiał ten kończyć i zobaczę, jak potem ja uda mi się żywo wydostać z tych moich moczarów. Nie spodziewałem się takiego czegoś dzisiaj. Dobra, do później. Dobra, i pykło. Pykło. I to porządnie pykło. Ale się fajnie zrobiło teraz. Podbierak pod ręką jest. Nie wiem, co to jest. Już miałem naprawdę dość. I pach. Takie uderzenie. Co to jest? Cały czas. Nie poddaje się. Jakaś fajna rybka. Wow. Nie chcę tego tak siłowo wyciągać. Wow, ale flądra. To jest flądra? Tak. Jest! Pięknie! Ale flądra! Wow! No to teraz pięknie mi pierdykło! Wow! Flądrito! No teraz to mnie zaskoczyłaś normalnie. Śliczna rybko! Wow! Normalnie bestia! Guma się wychyla, ale bo właśnie one mają takie
ryki, trzeba uważać, bo się łatwo wypinają. No pięknie, no tego się nie... teraz brak mi słów. Pięknie. I na tą gumiaczkę. Stój, podbieraczku. No ładnie. To sobie obiadek przytargam do domku. Ochlapała mnie troszkę. Dobra. Wezmę ją do wody. Mam długi podbierak. Mogę go rozłożyć. Niech ona będzie w wodzie. No dobra. Obracam tą kamerę i wyciągamy ją. Dobra, ludziska. Lecimy z koksem. Wyciągnijmy tą potężną flądrę, ale potężną flądrę. Jaka jest ciężka normalnie, ale jest piękna. Normalnie wielka. Dobra. Flądra. Zmierzmy ją. Będzie duża, naprawdę będzie duża. Wow, ponad 20 inczy. Nie, no takie 20 inczy bym jej dał. 20-aczek. Ale jest naprawdę, naprawdę ciężka. Piękna bestia. No, teraz sobie zawiesiłem poprzeczkę wysoko. Piękną rybkę wywaliłem. No nie wiem, spróbuję ją wam pokazać. Ciężko ją. Okej. Jest z podbieraka. Ciężko będzie ją może pokazać, bo jest bestia. Bo jest bestia normalnie. Ale spróbuję. Patrzcie. To jest brzuch bez oczu. A to jest z oczami. No, jest naprawdę, naprawdę, naprawdę wielka flanderka. Zadowolony. Jakie ma zębiska normalnie, co? Wow. O, pięknie. A widzieliście przed jeszcze chwilę. Ale chwilę, no to normalnie wyłączyłem tą kamerę, siadłem, mówię, dobra, daję sobie jeszcze chwilę czasu, może się uspokoi troszkę ta fala, 20 minut, pół godziny i spróbuję jakoś myknąć do domu. I tak, puch, o tutaj, spod tego krzaczka normalnie. O spod tego normalnie krzaczka. To jest, to nie wiem, no, nie wiem, czy 20 metrów od mojej łódeczki. Tam sobie bestia siedziała. No nic. Dobra, ja się z wami żegnam na razie. Zaopiekuję się tą flonderką i widzimy się za chwilę. To nic, wracamy do łowienia. Ja tylko obczaję, czy fluorocarbon jest w ogóle nieuszkodzony. Nie, i guma. Guma jest już tak pocięta, ale nie zmieniam jej, tylko główkę zmieniłem, bo miałem tak tępy hak, że nie mogłem uwierzyć na coś takiego. Dobra. Ja jeszcze spróbuję parę razy porzucać. No i będę uciekał do domu. To będzie na koniec dzisiaj. 20 minut daję. Dalej te fale są tak wielkie, że boję się normalnie płynąć, no ale nie mam wyjścia.
No i tak, kochani. Na dzisiaj się to kończy. Na dzisiaj koniec. Znosimy do brzegu. Ja się żegnam z wami. No i nic, widzimy się w następnym filmie. Mam nadzieję, że się podobało. Dwie piękne rybki, dwa rekordy w jeden weekend. Lubię coś takiego. Ta flądra też rekordowa. I ten z wczoraj, Jack Cravel, to też mój rekord. Pięknie, oby tak dalej. Czas się pakować. Spadam stąd do domu. Jest 11 godzina. Trzeba zjeść jakieś śniadanko. No i trochę odpocząć. Patrzcie, jak tutaj jest pięknie ogólnie. To jest ogólnie park. Otwierają go o 7. W ogóle kajaki są niezapięte. Można przyjść sobie wziąć któryś, popływać. To są takie ogólnie cipawki, nie? Ale no... Lepsze to niż nic, nie? A tu też w tym parku, to jest tak, nazywa się Princess Preserve, z tego względu, że jakaś kobieta ożeniła się z jakimś ruskim księciem i kupili to miejscówkę. Oni tutaj przez pewien czas mieszkali, później oni zmarli, i kobieta oddała to do miasta. Ale na niektórych miejscach tutaj mieszkają ludzie, to jest prywatny teren. Tak jak na przykład ci tutaj mają dostęp do wody, to wszystko jest prywatne. I ten, no i tak fajnie tutaj wygląda, nie? No, a ja nic. Ładuję moje sprzęcicho na samochód i uciekam do domu.